Cześć. W poprzednim odcinku opowiadałem, jak wymienić wtyk żarówki reflektora H4 i H7. Do wymiany potrzebna mi była zaciskarka z matrycą do konektorów kątowych. Konektory kątowe tak wyglądają. Jeżeli ktoś nie ma dostępu do takiej zaciskarki i nie planuje jej kupowania, to jest jeszcze drugie rozwiązanie wymiany wtyku. Dostępne są wtyki żarówki H7 z wiązką przewodową o długości 30 cm i przekroju 1,5 mm2. Druga odmiana to rozwiązanie dla żarówki H4. Tutaj musimy połączyć przewody. Możemy użyć lutownicy i dodatkowo zakupiony koszulek termokurczliwych z klejem, albo kupujemy sobie złączki kablowe, tulejowe w izolacji termokurczliwej z klejem. Prezentowałem kiedyś, jak je zaciskać wraz z testem rezystancji i wodoszczelności. W tym rozwiązaniu potrzebna nam będzie jeszcze praska do zaciskania i opalarka do koszulek termokurczliwych. A więc po kolei, jak to wygląda. Tak prezentuje się finalne połączenie. To tyle w tym odcinku. Życzę Wam miłej i bezpiecznej pracy. Cześć!